Nazywa się pani Dorotka. No, dzień dobry, a kto mówi? Gabrysia, wie pani? Wie pani, mogę kupić od pani głowę konia? A, tak, jest aktualny. Ja chcę kupić głowę konika, wie pani. Dobrze, ale ty masz telefon od mamy pewnie, co? Nie, bo mama tu jest za granicą już dawno z jakimś facetem dumnym. No, daj mamę lepiej do telefonu, wiesz? Ale mamy nie ma, proszę pani. Nie ma mamy? To nie. Jak mama będzie, to poproś mamy, żeby mamy nie zadzwoniła, będzie. Tak? Mamy nie będzie, bo mama jest za granicą. Ja się pani mogę kupić głowę. Można kupić, proszę. No, tylko pewnie to Prima Pylis, co? Dzisiaj jest Prima Pylis i ja tatusia okłamałam bardzo i on się bał, bo ja powiedziałam dla taty, że na podwórku... Cześć, proszę, bo ty rozmawiasz, więc ja nie mówię szem. No, cześć, tak? No, cześć, ty masz dużo pomysłów, masz. Cześć, pani. Halo. Halo. Dzień dobry, proszę pana. A ta głowa ma być z kopytami? Koń ma być z kopytami, czy bez? Sam pysk. Aha, sam pysk. Ale w Prima Prylis to chyba nie da rady. Może jutro, co? Nie, proszę pana. Ja dzisiaj cię konia kupić, bo ja mam urodziny za 2 dni. Ale... Tak, i ja czego już mieć, proszę pana, do cieszania. A może być krowa? Nie, koń. To konia już nie ma. Jest, bo pani Dorotka powiedziała, że jest. Ale pani Dorotka, to niech pani Dorotka sprzedaje. Ale modulator głosu. Bardzo dobry, gratuluję. Proszę pana, pan jest pod wpływem alkoholu. Dobry sprzęt. Pan jest nagrzany. Tak. Proszę pana, proszę pana, Jezuku. A skąd pani dzwoni? Jezuku, głowę konia. Czemu pani się śmieje? Tylko mi gonia. Bo ja się zawsze śmieję. Pan jest nagrzany. Dobre. Pan jak mój dziadek ciągle chodzić szlalomem ciągle. Dobre, no to niektórzy tak mają. No, dziadek zawsze, dziadek, proszę pana. Słucham, proszę pana. Bo dziadek zawsze mówi do babci, że w domu są krzywe podłogi, cholera. A on zawsze za dużo piwa pije. Aha, no tak. I mówi, że w domu są krzywe podłogi i że trzeba zrobić remont. To ja może dam tą właścicielkę tej głowy konia, co? Tak, do telefonu. Tak, bo z panem się nie da dogadać, bo pana trzyma po Sylwestrze jeszcze. Dobrze, to ja dam tą panią, co jest właścicielką tej głowy konia. Dobrze. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak się
nazywasz? Lemka. A jaka brycha bąk? I masz konia z głową? Tak. I sprzedasz mi konika? Tak. Ale będą dymy co, jak ja kupię konia? Halo? Co teraz mamy? Ja już nie mam czasu. No, halo? Cześć, ciocia. No, cześć. Kiedy mogę do was przyjechać? Zawsze. A dasz mi buzi? No pewnie, że tak. Ale akcja. I tato. Papa. Nie, rozpłakałaś się. Trochę. Tak, bo... Tak? Bo ja ci kupię głowę. Bo chcesz głowę? Tak. A tamten pan... A tamten pan się ciągle nabijał. I on był pijany. Nie był. No co ty możesz takiego mówić? Co ty? On nie był pijany. Był nagrzany, bo on powiedział tak. Na pewno nie powiedział, bo ja wszystko słyszałam przecież. Ja tu cały czas byłam, wiesz, przy telefonie. No, spokojnie. A co będziesz robić z tym koniem, co? Co ty byś chciała robić z tym koniem, Gabrysiu? Czesać go, wariata. Czesać. No pewnie, no bo to jest do czesania koń. No, tak. A grzebień nie masz już i szczotki? Ja mam swoją, ale ja mu pożyczę. No pewnie, że tak. Muszę kończyć już, wiesz, bo kładę moją małą córeczkę już spać, wiesz? A dlaczego? No, bo już idzie spać, bo już małe dzieci idą spać i ty też musisz spać, nie? Tak, ale ja... No. A ona nie ogląda kiepskich? Nie, dzieci nie oglądają takich. To są dla dorosłych, wiesz? Ja oglądam kiepskich z ojcem. No jak... Dobra, porozmawiamy jutro, co? Może jutro zadzwoń znowu. No, bo ja już muszę kończyć, bo jedną ręką nie mogę bajki czytać, wiesz? Okej, dobra. No, już idź spać. Daj mi wujka. No dobra, dam wujka. Okej, to papa, buziaki. Bo ja już muszę iść też ululać widzie, wiesz, małą. Daj wujka. No, wujek z tej strony. Ale z ciotką komedia, wujo. No komedia, mówię ci. Ona chce iść już spać. Dlaczego? No nie wiem dlaczego. Oszalała chyba. No ciotki tak mają. Ciotki tak mają, wiesz? Ale komediantka. No ci mówię. A ja zaraz kiepskich będę oglądała. No ja chyba też. Ale będzie dzić. Będzie się działo. Tak. I znowu nocy będzie mało. Dokładnie. Ale... Za ile konika mi sprzedacie? Ale z kopytami czy bez? O Boże. Przestaw się wujku, z wódki na piwo. Dobrze. Posłucham twojej rady. No. Ja chcę kupić głowę konia. Samą głowę? I samą głowę, bo ja chcę cieszać go. Ale ja nie mogę samej głowy sprzedać, bo jak sprzedam głowę, to kto mi kopyta kupi? Kto kupi same. Kopyta?
No. Nie wiem. A to mnie cholera obchodzi. Ja chcę kupić głowę. To ja nie sprzedaję samej głowy. Sprzedaję już wujek. Samej nie. Tak, to ja ją zapierdzielę. Dobra. Ale ty też taki jesteś z ciężkim charakterem, wujo. Dobra, bo słabo słychać. To może jutro pogadamy. Dobra, to ja pakuję walizę. No dobra. No pa, pa. No pa. 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 Dobry telefon czy słaby, wariaty? Gabrycha.